czerwcu 2021 roku rozpoczęła się przebudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni. W 2019 roku mieszkańcy głosowali na inwestycję w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W ubiegłym roku opracowano dokumentację projektową. Ta realizacja miała polegać na remoncie obecnego garażu i przystosowanie go na obiekt taki socjalno-gospodarczy dla strażaków, natomiast z boku przy budynku miał być wbudowany obiekt służący jako już typowy garaż dla wozu strażackiego, który jest wyższy niż obiekt, który tutaj jest. I oni go dotychczas przytrzymywali w takim blaszanym garażu, no, który nie spełnia jakichkolwiek norm. Przy projektowaniu okazało się, że nie ma możliwości postawienia garażu. Teren jest zbyt wąski. Gmina zaproponowała inne rozwiązanie. Ten obecny obiekt przystosujemy dla potrzeb tego wozu, czyli przebudowane zostanie nadproże garażowe, aby ten samochód nowy strażacki mógł wjechać. Natomiast samo pomieszczenie gospodarcze wybudujemy obok, co też zresztą okazało się być trudnością, bo rzeczywiście ta granica jest zbyt blisko, więc musieliśmy, czy projektant wystąpił w naszym imieniu do ministra, odpowiedniego ministra o, że tak powiem, czy jest możliwość wykonania tego niezgodnie z warunkami, które są. W grudniu otrzymaliśmy decyzję, że można. Na etapie wniosku do budżetu obywatelskiego koszt inwestycji oszacowano na 150 tysięcy złotych. Ostatecznie po zmianach projektowych przebudowa OSP wyniesie około 400 tysięcy złotych. Do budynku będzie doprowadzona woda, pomieszczenia mają być ogrzewane. W połowie listopada inwestycja zostanie ukończona.